Szanowni Państwo, kolejny raz witamy z okienka z parlamentu. Dziś razem z posłem Arturem Soboniem. Dzień dobry Państwu. Ja się nazywam Łukasz Schreiber. Wybór pana posła nie jest przypadkowy, jak i wybór tematu nie jest przypadkowy, bo chcielibyśmy porozmawiać o panu ministrze Antonim Macierewiczu. A tak naprawdę chciałbym cię zapytać o to, z czego to tak naprawdę twoim zdaniem wynika, jako członka także Komisji Obrony Narodowej, że mamy ten taki ciągły, wściekły atak na ministra? No, można powiedzieć, że z życiorysu ministra. Czy całe życie Antoniego Macierewicza to jest wściekły atak wobec tego, co robi, tylko że my żyjemy już w tym momencie, w którym można powiedzieć sprawdzam. I można spytać, kto miał rację w czasach opozycji demokratycznej, czy ci, którzy atakowali dzisiejszego ministra, wówczas działacza opozycji demokratycznej, czy wtedy, kiedy stawiał jako pierwszy, czy jeden z pierwszych postulat wejścia Polski do Sojuszu Północnoatlantyckiego i reorientował całą polską politykę na zachód, czy wtedy, kiedy stawiał postulat, realny postulat lustracji i dekomunizacji w życiu publicznym, czy wreszcie dzisiaj, kiedy chce wzmocnić potencjał polskich sił zbrojnych. No to jest niestety tak, że to historyczne, czyli w ogóle byśmy nie rozmawiali, gdyby nie Antoni Macierewicz. To jest jeden z współtwórców naszej niepodległości, naszej wolności. I walczył o nią już w latach 70., a nawet pod koniec lat 60. Tak, on rzeczywiście niezwykle dziarsko wygląda, stąd wszyscy myślą, że jest młodszy. Ale tak, to jest osoba, co do której można byłoby dzisiaj stawiać pomniki, a która jeszcze wiele jest w stanie dla Polski zrobić. No tak, bo ja rozumiem to, że no, ktoś może uważać, że tam nie wszystko mu się może podobać, że minister obrony mógłby taką rzecz robić albo taką. No to jest zawsze rzecz dyskusyjna. Ale nie wiem, czy ciebie też. Mnie najbardziej jednak w tym wszystkim oburza to, gdy ktoś człowieka, który 40, 50 czasem lat poświęcił służbie Polski i nie ma ani tak naprawdę jednej afery z nim związanej. Ktoś mu próbuje imitować jakąś nieuczciwość w tym postępowaniu swoim, czy taką nieprzyzwoitość. No to mi się wydają zadziwiające zarzuty. Jest tak, że grupa rzeczywiście młodych parlamentarzystów z Platformy Obywatelskiej, którzy nawet 4 lat jeszcze nie poświęcili nas w ogóle nie wiedzą nic o polskiej armii, a jako główny atut swojej, można powiedzieć, działalności opozycyjnej wobec ministra obrony uczynili własną bezczelność. Te wejścia do ministerstwa z prośbą o dokumenty, szukanie czegoś, czego... Znaczy, ja się śmiałem, jak oni weszli do tego ministerstwa i szukali kwitów na ministra Macierewicza, że on tam coś ze śmigłowcami nie tak, że czego z nimi nie było Siemoniaka czy Mroczka. No, oni by szybko znaleźli, co było nie tak z tymi śmigłowcami, tylko za poprzedniej kadencji. Znaczy, to jest tak, że minister Macierewicz rzeczywiście naruszył poważne interesy. Na armię wydajemy miliardy, szczególnie jeśli chodzi o modernizację techniczną, o zakup sprzętu, uzbrojenia. I te miliardy sobie tam wędrowały do różnych kieszeni. I jak przestały wędrować, co tu dużo mówić, zostały użyte przeciwko ministrowi, ale to niezwykle twardy człowiek. Naprawdę, to jest coś... Jest ten problem. To dla tych bardziej inteligentnych po stronie opozycji, a dla niektórych posłów, i chyba to będzie nasze wspólne zdanie, jest taki problem, że oni swoją działalność dzisiaj opozycyjną stawiają na równi z działalnością opozycyjną Antoniego Macierewicza. Brak szacunku w polityce jest czymś, co... Znaczy, można rzeczywiście szukać, tak jak powiedziałeś, rzeczy, które można zrobić inaczej, ale taka pogarda i bezczelność, no to jest coś, co jest jakby cywilizacyjnie, nie potrafi się w ogóle z tym pogodzić, że ludzie w naszym wieku potrafią takie rzeczy. Artur zaburzył moją puentę, ale dodał od siebie i tym zdaniem kończymy. Dziękujemy Państwu za wysłuchanie.